Ja pamiętam, panie marszałku, 13 grudnia, jak pani Ela Witek była marszałkiem, jak pan biegał do niej z kwiatami, całował po rączkach, przynosił słodycze, mówił, jaka pani marszałek jest wspaniała. A jak żeście wygrali wybory, to powiedzieliście, nie, nie, to się nie nadaje, to najgorsza marszałek w historii. Taka perfidia wasza, aż można powiedzieć, kuje w oczy, w uszy i w całe ciało. Ale, szanowni państwo, czym zamiast ustawami zajmuje się ta koalicja 13 grudnia? No napadami na media publiczne, wyrzucaniem ludzi z pracy. Firmy ochroniarskie napadły na media publiczne, siłowo przejmując te media, ale po co? Ale po co to wszystko było? No żeby była cenzura w naszym kraju.